Hej, hej, dzień doberek z rana, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, więc wybrałam się trochę z dziećmi na spacer tutaj do parku i pójdziemy zaraz na plac zabaw, ale jeszcze weszłam do tego, do charity shopu, ponieważ wczoraj na zakupach jak byłam i kupowałam tam zabawki dla dzieci, to zauważyłam, babka niosła banser, taki bujaczek dla niemowlaka. I mówię, kurczę, jeszcze nie była ustalona cena, no i tak się dogadałam z tą babeczką, tą ze sklepu, żeby zostawiła mi ten bujaczek. Tak podejrzewałam, że będzie niska cena i powiem Wam, kupiłam zarąbisty bujaczek za 3 funty, gdzie moja trójka dzieci miała takie bujaczki, każde miało swoje, bo później oddawałam albo się zepsuło i ostatni bujaczek właśnie oddałam koleżanki córce, no i nie miałam, ani nie sądziłam, że będę jeszcze miała dziecko, więc mówię, kurczę, no biorę ten bujaczek, bo on się naprawdę sprawdził, a w Tesco to kupowaliśmy to za 20 funtów, nieraz było w promocji to za 15, a tutaj kupiłam za 3 funty ten bujaczek, zaraz Wam pokażę. Jeszcze pokażę Wam inne zabawki, jakie dzisiaj mi się udało kupić. Także zostańcie ze mną, kochani, i bawcie się dobrze. Tak, jeszcze kupiłam kilka ciuszków, ale powiem Wam, że to będzie w osobnym takim haulu lumpeksowym. Jeszcze dołączę do tego inne ciuchy, także no, powiem Wam, że perełki kupiłam tym razem, naprawdę. Zresztą za każdym razem coś kupuję fajnego. To jest przynajmniej w moim typie, niekoniecznie w czyimś innym. Dobra, kochani, no to nic. Zaraz Wam pokażę te rzeczy. Także zostańcie i zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie lajka i komentarz. Powiem Wam, że jest taka cisza, taki błogi stan. Naprawdę ani żywej duszy tutaj teraz nie ma. Wszystkie dzieci w szkole. Także jest pustka w parku. Mała sobie zajada chipsy z rana. Wiem, że to jest niezdrowe, ale wiecie co, czasem trzeba zaszaleć i trochę też niezdrowo zjeść. Nie trzeba też tak za bardzo, wiecie, trzymać się w ryzach. Nieraz trzeba zjeść czekoladę, jak się ma na przykład jakiś zły humor, czy coś tam, nie wiem, co tam Was rozwesela. Ja to, powiem Wam, lubię ponczusie. Oczywiście powiem Wam szczerze, że w Polsce mamy dużo, dużo, dużo lepsze pączki. Naprawdę ponczusie w Polsce to są super. Tutaj no nie takie za bardzo dla mnie, powiem Wam. Musielibyście spróbować. Jednak powiem Wam, że brakuje mi tu takiej polskiej cukierni. Kurczę, zjadłam sobie jakąś karpatkę, czy jakieś tam napoleonki, czy jakieś tam inne rzeczy. Jakieś fajne ciasta. Torty to mamy bardzo dobre w Polsce. Znaczy ja nie lubię takich kremowych tortów, takich z bitą śmietaną. Tego mi właśnie brakuje. Jest w mojej miejscowości w Polsce dziewczyna, która super świetne torty robi. Naprawdę ma tak niesamowity talent ta dziewczyna. I brakuje mi tutaj czegoś takiego. Właśnie będą urodziny 5 mojego dziecka, Oskara. Już niedługo, za kilka dni. I moi drodzy, zastanawiam się, co mu kupić. On oczywiście chce Spider-Man Cake. On co roku musi mieć no, tort ze Spider-Manem, ale zastanawiam się, co mu kupić, wiecie, na prezent. No nie w charity w shopie, tylko w jakimś markecie. No i tak się właśnie zastanawiam, co by go interesowało. On by chciał znowu narzędzia, ale w tamtym roku mu kupiłam taki zestaw narzędzi. Taki cały kit no, dla budowlańca, bo się tym kręcił. W tym roku też mówi, żeby chciał jakieś tulsy, ale przecież nie będę mu co roku tego samego kupować, więc się zastanawiam właśnie, co. Poszperam, zobaczę. Mamy tu też taki fajny sklep, coś typu a la Smyk. Tutaj się nazywa Smyth. No to chyba Smyk. Nie wiem, nie jestem pewna. Coś tego typu. Też jest taki sklep Toys, ogromny
I tam jest masę zabawek, ale no nie będę jechała tak daleko, bo to jest dosyć daleko. A ja w takiej małej mieścince mieszkam. Tak, no nie wiem, zobaczymy. Ojejku, powiem wam, że jest taka cisza. Tak, Niunia, idziemy. Zobaczcie tutaj, jak fajnie jest. Idziemy tutaj na ten mały plac zabaw. Ja tutaj lubię chodzić. Tak, 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 Hanusia. I kochani, lubię tutaj przychodzić, bo tutaj jest fajny, taki mały, zamknięty, bardzo taki, można powiedzieć, kameralny ten plac zabaw. Tutaj są bezpieczne zjeżdżalnie dla takich małych dzieci. Koło mnie jest bardzo fajny plac zabaw z fajnym placem do piłki. Takie boisko też tam jest. Wszystko fajnie, pięknie, ale zjeżdżalnia tam jest taka zakręcona. Zabiorę was tam kiedyś. Któryś tam filmik kiedyś nagrałam, jakieś 2 lata temu. Jakoś na początku mojej drogi z YouTube'em. Już, kochana, już. Ja muszę trzymać na smyczy. Czekaj, Hanusia. I moi drodzy, tam jest fajny koło mnie ten plac zabaw, ale zjeżdżalnia jest taka kręta, wiecie, i ona jest bardzo, bardzo wysoka i te schody są bardzo niebezpieczne, więc wiecie, no strach. Ja zawsze mam stresa, jak tam idę, bo boję się, wiecie, no dziecka samego bym tam nie puściła na górę. No to chcesz, Husiu, czy co chcesz? Husia! Zaraz będziemy się huśtać. I zaraz wam pokażę te rzeczy, sami ocencie. Usia, dobrze, Usia. Okej, spoko. No. Powiedz dzień dobry. Hello. Tutaj jemy takie chipsy, zaraz wam pokażę nasze ulubione. To jest coś, nie wiem, na wzór polskich, czekajcie, jak one się nazywały. Lejsy? Tutaj lejsów nie ma. Myślałam, że lejsy to są jakieś amerykańskie albo angielskie, a tu nie, tutaj są walkersy. Także to są akurat solone, bardzo lubimy. Zobaczcie, kochani. To jest ten bujaczek właśnie. Jest rewelacyjny, jest bardzo leciutki. Leciutki, kochani. No i jakbyście nie wierzyli, zobaczcie, 3 funty. Wystarczy ten materiał zdjąć, wyprać, sam wyschnie, bo on jest taki, powiem wam, no, szybko wysycha. O, tu w środku jest, tak? Super. I dzidziuś się buja. Wiecie, to nie jest takie bardzo siedzące, tylko bardziej leżące, więc za jakiś miesiąc to malutką sobie włożę do tego. O, tutaj jest takie zabezpieczenie, także widzicie, fajna sprawa. Malutka już się obudziła. I co jeszcze będę chciała wam szybciutko tak pokazać, to już momencik, co jeszcze kupiłam. Czekajcie, moi drodzy, już wam pokazuję. Pierwsza rzecz to jest taki oto helikopter zarąbisty. Ja pamiętam, moje dzieci miały już takie, moi chłopcy. Ten 8-letni i ten 5-letni teraz niedługo będzie miał właśnie 5 lat. To wcześniej też im kupowałam takie helikopterki Rescue, nie pamiętam jak nazwy. I kochani, ja dawałam za to chyba z 15 funtów, minimum 10. I tutaj zobaczcie, tutaj są takie przyciski. I za to dałam 2,5 funta. Super sprawa. No, a następna rzecz, która mnie bardzo rajcuje, jestem bardzo ciekawa. Virtual Reality Scope. Super! Pięknie! Zobaczcie, zakłada się to na głowę i taki to jest wirtualny... No. Co, kochanie? Tak. Tak jakby okulary. Nie wiem, jak to działa. Muszę sprawdzić. I zobaczcie, to się podłącza do Androida. To chyba się no, z telefonem łączy, nie wiem, przez Bluetootha chyba. Nie jestem pewna. Obraz 3D.
No, to co kiedyś chciałam sobie bardzo kupić, ale to było bardzo, bardzo drogie, to tutaj dałam 3,5 funta. Także, no słuchajcie, te charity shopy, one są tu naprawdę rewelacyjne. Oddają tutaj rzeczy, moi drodzy. Czekajcie, przełączę teraz na siebie. Że tutaj oddają naprawdę super świetne rzeczy. To wszystko idzie na cele charytatywne. Nie wiem, czy to część pieniędzy, czy całość idzie. Teraz powiem Wam, że trochę w tych charity shopach podrożały rzeczy. No nieraz trzeba dużo więcej dać. Nie wszystko się w charity shopach tak naprawdę opłaca. Ale no są też takie second hand właśnie, gdzie oddają antyki, jakieś meble takie, wiecie, jakieś w stylu wiktoriańskim. Tutaj ta nowoczesna społeczność angielska to jednak woli nowości, wiecie, jakieś meble takie nowoczesne. A ja na przykład jestem osobiście taką fanką właśnie takich staroci, takich antyków. Oczywiście wszystko takie, no, żeby było dobrane. Jakieś stoły królewskie, takie rzeczy, mnie to takie coś rajcuje. To ma swoją duszę i ja takie rzeczy lubię, ale wiecie, dom musi być cały w tym stylu, a nie tylko na przykład jeden pokój, bo kiedyś sobie myślałam, żeby jeden pokój sobie tak zrobić w takim stylu, wiecie, po królewsku trochę, ale mówię, nie, to by się gryzło z resztą. Dobra, kochani, muszę małą nakarmić, także zaraz się widzimy. No i powolutku będziemy się zbierać do domu. Hania sobie trochę pozjeżdżała tutaj, pobrykała. Mała nakarmiona, przebrana. Powiem Wam, że tak się cieszę z tego banserka. On jest bardzo fajny, naprawdę. On jest leciutki przede wszystkim. Wszędzie można go zabrać. Czy nawet jak będę się kąpała, czy wiecie, jak gotuję, to nie muszę z wózkiem wjeżdżać, czy tam z jakimś tam koszem Mojżesza i tak dalej. Powiem Wam, że kosz Mojżesza to jest według mnie strata pieniędzy. Mnie się nie sprawdził. Oddałam nowiutki. Komuś dałam. Ktoś się tam ucieszył. No, są ludzie, są zwolennicy i przeciwnicy. No, mnie się akurat nie sprawdził kosz Mojżesza. Tak. A ten banserek jest fajny, bo dziecko leży. Kręgosłupik odpoczywa. Wiecie, o co chodzi. No, mała ma dopiero 5 tygodni, więc jeszcze troszeczkę jest za wcześnie na ten banserek, ale myślę, że za jakiś miesiąc to już ją położę. Nie pamiętam, jak było z innymi dziećmi, ale chyba Hanie, nie wiem, miała 2 albo 3 miesiące, jak ją do banserka wkładałam. I fajnie. Także wiecie, można sobie swobodnie gotować i dziecko jest spokojne. Co, kochanie? Jaka ona jest fajna, jaka ona jest spokojna, nie chce zapeszać. Wszystkie moje dzieci spokojne. Tylko pierwszy miał kolki straszne. No i to go tak męczyło, ale no pozostałe dzieci, no odstukać, odpukać nie dają mi aż tak bardzo popalić. Bardziej wiecie, jak są starsze, to brykają. No i teraz ten bunt dwulatki, to jest normalnie, ma takie humory, no gorsze rzeczywiście niż mama, tak jak powiedział ojciec. No i same baby teraz rządzą, tak? Oczywiście. No dobra, zmykam, kochani. Także jeżeli Wam się coś spodobało, to mi napiszcie w komentarzu, która z tych rzeczy Wam przypadła do gustu. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku.